Witam w Starym Fordonie, Damian Rączka, Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu. Jestem tutaj przewodnikiem, od wielu lat prowadzę tutaj wycieczki. Zastanawiają się Państwo zapewne, dlaczego Państwo do tej pory nie byli jeszcze w Starym Fordonie. Z czym Państwu kojarzy się Fordon? Czy miejscem zapomnianym, zaniedbanym, czy może miejscem pełnym historii, niesamowitych krajobrazów dookoła dawnego miasta i dosyć ciekawej architektury, zupełnie różnej niż ta w Bydgoszczy. Jesteśmy na ulicy Cierpickiej, przy budynku dawnego magistratu. Po wojnie tutaj działała Rada Miasta. Zachował się właśnie na ścianie oryginalny znak cechu kominiarzy. U góry jest rozeta Poraj, czyli jest to herb miasta Fordon. Przy końcu ulicy Cierpickiej kościół, dawny kościół ewangelicki pod wezwaniem świętego Jana. Obecny kościół katolicki pod wezwaniem Jana Apostoła i Ewangelisty. Ten kościół został wybudowany w 1879 roku i służył ewangelikom do 1945, kiedy to właśnie opuścili to miasto po II wojnie światowej i kościół zamieniono na magazyn. Ten magazyn działał do końca lat 70. Sam obiekt był w bardzo ciężkim stanie, postanowiono go wyburzyć. Na szczęście proboszcz parafii świętego Mikołaja podjął starania, aby ten kościół ocalał i w 1990 roku erygowano tam kościół katolicki, który działa do dzisiaj. Jest to jeden z ładniejszych kościołów ewangelickich w Bydgoszczy. Obecnie znajdujemy się na rynku w Starym Fordonie, czyli sercu dawnego miasta. Tutaj mieściły się najważniejsze sklepy. Tutaj była restauracja Konstantego Krygera i popularny we Fordonie bar Schnaps. Otóż po mszy w kościele świętego Mikołaja wierni, spragnieni wrażeń, sobie zawsze do tego baru Schnaps wchodzili. Za moimi plecami kościół świętego Mikołaja. Oryginalny kościół wybudowany, murowany został w 1600 roku przez proboszcza Miastkowskiego. Kiedy się zmieniła ilość Polaków tutaj we Fordonie, czyli było ich więcej, postanowiono ten kościół rozbudować. I od 1928 do 1931 na starym kościele świętego Mikołaja nabudowano nowy. Jako że kościół jest w stylu neobarokowym, do 1939 roku w środku nie był wykończony. Dopiero po wojnie udało się ten kościół doprowadzić do takiego stanu, który dzisiaj cieszy i odwiedzających ten kościół oraz parafian. Pod murami tego kościoła rozstrzelano 2 października burmistrza miasta Fordon, Wacława Wawrzyniaka oraz 7 zakładników, w tym 2 księży. Na ścianie kościoła zachowały się ślady po kulach, a w centrum rynku w 1959 roku stanął pomnik z nazwiskami wszystkich mieszkańców Fordonu, którzy ponieśli śmierć w latach 1939-1945. Natomiast dopiero wiele lat po wojnie, w 2015 roku, na dawnym magistracie zawisła tablica upamiętniająca ludzi, fordoniaków wywiezionych na Syberię przez żołnierzy sowieckich. Niestety nie ma tam nazwisk tych ludzi. Wywieziono 104 osoby, z czego 50 zmarło. Po mojej lewej stronie na rynku, czyli po stronie południowej, znajduje się gmach więzienia. Będziemy mieli jeszcze okazję zobaczyć go z drugiej strony, od strony rzeki. Jest to więzienie, które wcześniej było komorą celną i do 1983 roku było to ciężkie więzienie kobiece. Obecnie jest tu zakład karny dla mężczyzn. Idziemy teraz na ulicę Bydgoską. Ulica Bydgoska, główna ulica handlowa miasta, pełna sklepów, pierwotnie praktycznie w całości zagospodarowana przez mniejszość żydowską, która w XIX wieku stanowiła aż 70% ludności miasta i w związku z tym cała ulica, która obecnie ma zaledwie 500 metrów, pierwotnie miała 2 km, czyli jest to część dzisiejszej ulicy Fordońskiej, gdzie od 1885 roku, kiedy to Fordon został połączony z Bydgoszczą linią kolejową, proszę tutaj, to wzdłuż tej linii kolejowej powstała odrębna dzielnica przemysłowa.
Więc małe miasteczko Fordon bardzo zyskało na tej rewolucji przemysłowej, ponieważ powstała olbrzymia cegielnia parowa, która należała do Alberta Metzega, powstał tartak należący do Żyda Engelmana, powstała wytwórnia papy, były to fabryki, które dawały zatrudnienie praktycznie większości mężczyzn we Fordonie, była też duża papiernia. Cały ten przemysł przestał istnieć w latach 90. wieku XX, zostały po nim nieliczne relikty przemysłowe. Idąc tą ulicą bydgoską, widzimy małe sklepiki pożydowskie, chociażby tutaj dawny złotnik, kiedyś to był szklarz należący do rodziny Benditów, zamordowanych zresztą jesienią 1939 roku. Pozostały też parcele po kamienicach, które zostały wyburzone w momencie, kiedy Fordon został włączony do Bydgoszczy w 1973 roku, faktycznie stał się miejscem zapomnianym przez Boga i ludzi. Nie dbano o infrastrukturę, budynki były stare, nie remontowane, w związku z czym często najlepszą decyzją było, żeby je wyburzyć. W związku z tym mamy dzisiaj takie puste place, które kiedyś były, na których kiedyś stały kamienice. Po lewej stronie mieścił się sklep najbogatszego Żyda w Bydgoszczy, jednego z najbogatszych Żydów w Polsce, Oskara Robinsona, właściciela bydgoskiej rzeźni, pomysłodawcy produktów takich jak polska szynka i smalec, które były eksportowane do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. On ten sklep tylko dzierżawił, ale faktycznie tu we Fordonie taka placówka istniała. Fordon przypominał w XIX wieku i większą część wieku XX taki olbrzymi supermarket, ponieważ było to miasteczko, do którego przyjeżdżali ludzie z okolicznych wsi i tutaj się zaopatrywali we wszystko. Tutaj byli rzemieślnicy, tutaj były sklepy kolonialne, tutaj były fabryki, w których można było bezpośrednio kupić praktycznie wszystko, chociażby w cegielni Alberta Metzega można było kupić cegły do budowy domy, można było kupić dachówki, wieźbę dachową, wszystko można było nabyć w jednym miejscu. Też chcę zwrócić uwagę, że właśnie z cegielni Alberta Metzega wybudowano Gdynię, ponieważ produkcja roczna wynosiła około 17 milionów cegieł, z czego 2/3 szło Wisłą, było spławiane do Gdyni, z której tymi cegłami budowano nowe polskie miasto. Zbliżamy się do trzeciej świątyni, która się zachowała, jedynej w Bydgoszczy synagogi wybudowanej w 1832 roku. Jest to piąta bądź szósta synagoga, która stała tutaj właśnie w Fordonie. W tym miejscu jest to druga synagoga, wcześniejsza była drewniana i spłonęła około 1820 roku. Synagoga ocalała, ponieważ została zamknięta w 1932 i w czasie okupacji hitlerowskiej została zamieniona na kinoteatr. Po wojnie została zaadoptowana na teatr, w związku z tym przetrwała. Teraz, dobrze. Przetrwała ta synagoga, jest w stylu klasycznym, bardzo odmiennym tym, która była synagoga bydgoska, ona była w stylu orientalnym, bardzo modnym w tamtych czasie na terenie dawnych Prus. Ściana nawiązuje do świątyni Salomona w Jerozolimie, kolumny półtoskańskie, u góry te trzy okna, tam mieścił się babiniec, ponieważ w synagodze mężczyźni i kobiety są od siebie oddzieleni. Wejdziemy do środka tejże synagogi. Zapraszam. Te drzwi służyły tylko i wyłącznie dla mężczyzn. Boczne drzwi prowadziły na babiniec. Tymi drzwiami kobietom i dzieciom wchodzić nigdy nie było wolno. Zapraszam. Synagoga została gruntownie przebudowana, zaadoptowana na kino, postawiono ściany działowe. My, jako członkowie Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu, zajmując się historią Starego Fordonu, deponujemy, znaleźliśmy też na terenie dawnego miasta macewy, czyli nagrobki żydowskie, które mamy zdeponowane w osobnym magazynie, oraz tablicę z cmentarza ewangelickiego, tą pękniętą, którą wyciągnęliśmy z Wisły podczas suszy w 2015 roku. To są wystawy stałe, które prezentujemy
naszym gościom na naszych wycieczkach organizowanych w trakcie sezonu, które zawsze zapowiadamy na Facebooku. Zapraszam na główną salę modlitewną. Obecnie jest to miejsce, w którym odbywają się koncerty, odbywają się wystawy. Tu są przygotowane regały do wycieczki, która nie doszła do skutku. Mamy też stałą taką wystawę zdjęć starego Fordonu, mostu. Mamy również ekran, na którym wyświetlamy filmy. To wszystko zostało zbudowane przez społeczników ze Stowarzyszenia Mieszkańców Starego Fordonu. Ze starego wyposażenia jakby synagogi zachowała się tylko ta nisza za moimi plecami. Jest to nisza, w której stała szafa Aron HaKodesh, w której mieściły się regalia. Wiemy, że ta szafa była bardzo duża, zresztą jej zarys widać na ścianie. Zbudował ją Samuel Goldbaum i właściwie to są jedyne informacje o budowniczych, o ludziach, którzy tą synagogę zbudowali. Był to bardzo duży obiekt. Obecnie jest tutaj półmrok, ale było tutaj 12 okien, po 5 na południowej i północnej stronie i 2 okna na stronie wschodniej, więc był to bardzo jasny budynek. Nad głowami naszymi była empora drewniana, rodzaj chóru, na którym zmieścił się babiniec. To, co dzisiaj widzimy, nie jest tym, w czym faktycznie synagoga była. Nie udało nam się jeszcze znaleźć pocztówek, zdjęć wnętrza synagogi. Zakładamy, że taki będą. Warto zwrócić uwagę na wieśbę dachową, która jest z 1828 roku, która częściowo została zrekonstruowana. Dzięki temu dach, który na tej wieśbie położono, zabezpieczył ten obiekt, który wymaga jeszcze oczywiście remontu, ale mimo, że jest w takim stanie, w dalszym ciągu żyje, w dalszym ciągu można go zwiedzać. I tutaj ta opowieść o diasporze żydowskiej na pewno wybrzmi zawsze inaczej. Tutaj na dole mieściło się miejsce, było tutaj miejsce dla 500 mężczyzn, a na babińcu na 250 kobiet. Czyli była w momencie budowy w 1832 większa od synagogi w Bydgoszczy praktycznie o połowę. Są tutaj stałe wystawy obrazów, tudzież, no, jak Państwo widzą, obiekt jest zabezpieczony, ale wymaga jeszcze środków i wiele uwagi. Wychodzimy tutaj z prawej strony, jeszcze warto rzucić okiem na obiekty, które mieszczą się na tej osi. Dom czerwony po prawej stronie była to szkoła żydowska Talmud Tora Szule, którą kończyło wielu znanych żydowskich reformatorów i pisarzy, chociażby no, jak Aaron Bernstein czy David Caro, byli to ludzie, którzy praktycznie z kart historii zniknęli, ponieważ w momencie, kiedy Fordon przestał być miastem, o wielu ludziach, nie tylko o Polakach, o Żydach i o Niemcach, po prostu nie mówiono, nie pisano. Trzeba było tych ludzi przywołać do pamięci. Wracając do historii żydowskiej tego miasteczka, trzeba powiedzieć, że Żydzi osiedlali się we Fordonie głównie dlatego, że Bydgoszcz nie miała, miała prawo, przywilej, który zakazywał Żydom mieszkania na terenie miasta. W związku z tym najbliższym miasteczkiem, jakie było do zasiedlenia, był Fordon. Dominowali tutaj Żydzi w XIX wieku. Jak już mówiłem, było to 70% ludności miasta, natomiast w drugiej połowie XIX wieku olbrzymia emigracja z dawnego zaboru pruskiego sprawiła, że praktycznie 2 miliony Żydów z terenu Niemiec wyjechało do obu Ameryk. Stąd i z Fordonu zaczęli się Żydzi wyprowadzać. A domy, które tutaj zostawały, dobre interesy, odkupywali najczęściej Polacy. Także w 1939 roku Żydów we Fordonie było tylko 29. Praktycznie wszyscy, którzy zostali złapani przez Niemców, zostali zamordowani gdzieś w rejonie cmentarza żydowskiego przy ulicy Samotnej. Udajemy się teraz ulicą Fryca Modrzewskiego w stronę rzeki Wisły. Zachowały się tutaj też, zachował się ciekawy, trudno powiedzieć, możemy nazwać to reliktem, ale sposób wykorzystania nagrobków żydowskich z cmentarza, który działał tutaj z górą 300 lat,
po naszej prawej i lewej stronie są dwa mury zbudowane właśnie z żydowskich nagrobków. Nie wiemy w tym momencie, czy napisy od wewnętrznych stron są skute. Jak zresztą Państwo widzą, rozebranie tych murów pozwoliłoby na odzyskanie praktycznie całego cmentarza. Wszystkie macewy są pocięte i przygotowane jako materiał budowlany właśnie na ściany tutaj dwóch ogrodów, zbudowanych gdzieś w latach 60., kiedy to decyzją Rady Miasta postanowiono na cmentarzu żydowskim zrobić plac zabaw, ogródek jordanowski, zbudowano huśtawki, piaskownice. Obecnie cmentarz jest na tym cmentarzu kamień pamiątkowy i nasze stowarzyszenie dba o porządek na tymże, na tejże nekropolii. Tutaj Państwo mają znaki, jak wysoki poziom w czasie największych powodzi. Stoimy na górce, można rzucić okiem, jak daleko stąd jest Wisła. No i mamy oryginalne dwie tabliczki z kwietnia i marca 1888-89. Takie same Państwo znajdą w Bydgoszczy, wzdłuż ulicy, wzdłuż Brdy, ponieważ wielki zator lodowy pod Trzewem sprawił, że woda stanęła i praktycznie tutaj, gdzie stoimy, jeszcze były wówczas domy, to wszystko było zalane. Takie powodzie nawiedzały Fordon mniej więcej co 3-4 lata. Fordon, jak widzicie, jest na wzniesieniu, więc miastu może niewiele groziło, natomiast pola uprawne, łąki, które były dookoła Fordonu, zawsze ulegały całkowitej degradacji. W wieku XVIII doszło do sytuacji, w której piach wiślany sprawił, że przez 20 lat nie można było uprawiać ziemi. Chcę Państwu też zaprezentować jedyny tu w Starym Fordonie mural, który powstał z inicjatywy członków Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu. Bonus intra melioreksi, dobrym wejdź, lepszym wyjdź. Widać, jest brama, my jesteśmy gościnnymi ludźmi, cieszymy się, jak do nas ludzie przyjeżdżają. Częścią taką wizualną tego murala jest pocztówka z początku XX wieku, przedstawiająca ulicę Bydgoską. Są tutaj tereny rekreacyjne, jakby się przywracamy naszymi działaniami Wisłę miastu. Bo Bydgoszcz, włączając Fordon w granicę swojego miasta, nagle miała możliwość leżenia, ma możliwość leżenia nad dwiema rzekami. Można powiedzieć, jak Berlin. Jest miastem, które ma dwie rzeki, Wisłę i Brdę. O ile Brda jest w miarę wykorzystana, zadbana, w tej chwili prace rewitalizacji nabrzeża dopiero się będą zaczynały. Jeżeli będzie już nabrzeże zrobione, będziemy tutaj mogli normalnie nad tą rzeką egzystować. W tej chwili działania, które prowadzimy, oczywiście wycieczki, wyprawy ptasiarskie, mają na celu przywrócenie jakby też pamięci Wisły i znaczenia tejże Wisły dla mieszkańców. Położenie Fordonu nad Wisłą było nieprzypadkowe. Jeden z podatków nazywano Fordanem, to był podatek pobierany po tej stronie rzeki. I w momencie, kiedy lokowano miasto w 1424 roku, powstała tutaj komora celna, która pobierała opłaty od przebywających tutaj statków i tratew. Był to dopiero wiek XV, a w 1466 roku, kiedy zakończono wojnę 13-letnią, nastąpiło uwolnienie handlu na Wiśle. I faktycznie nastąpił wielki wzrost handlu na tej rzece, wielki wzrost ruchu statków i tratew. W związku z tym każda jednostka, która przepływała koło Fordonu, miała obowiązek się tu zatrzymać i uiścić opłatę. Jeżeli jakiś żeglarz, handlarz nie chciał, kupiec nie chciał tego zrobić, była uzbrojona załoga, która ostrzeliwała taki statek i zmuszała go do przybicia do brzegu. W związku z tym, że przynosiło to spory dochód staroście bydgoskiemu, żeby była jasność, ponieważ komora była eksterytorialna, należąca do Bydgoszczy i dochody przez starostę trafiały do króla, Fordon na tym, że ta komora celna tutaj istniała, no praktycznie niczego nie zyskiwał. Komora istniała do XIX wieku. Obiekt, który powstał, pozostał po niej, czyli obecny gmach więzienia, zwany zamkiem, został po prostu adoptowany pierwotnie na magazyn, a później zrobiono w nim zakład poprawczy dla kobiet i dziewczyn. Ozdobą Fordonu 1893 roku był most. W momencie budowy najdłuższy most
w Niemczech, trzeci z najdłuższych mostów w Europie. Przez chwilę był to most, który miał 1325 metrów. Istniał do 1939 roku, kiedy został częściowo wysadzony przez Wojsko Polskie. Odbudowany przez Niemców w 1941, w 1945 został ponownie wysadzony, rozebrany. I ten, który tutaj Państwo widzą, nad rzeką Wisłą, został oddany do użytku w 1956, więc jest to zupełnie inna konstrukcja. Często ludzie o tym zapominają. Jest to most, który jest krótszy od oryginalnego o całe 300 metrów. Wiele zdjęć można znaleźć w sieci. My na naszych wycieczkach również prezentujemy zdjęcia starego mostu, który był zakończony wieżami obronnymi, a po stronie od Ostromecka, czyli na wschodniej stronie, mieściła się bateria Arma, która tego mostu miała bronić. Jak widzicie Państwo, w tej chwili ruchu na rzece tutaj praktycznie nie ma. Jeżeli przepływa jedna barka raz na rok, zdarza się, puszcza się wówczas wodę do Sławka i giną setki ptaków. My na tej Wiśle gościmy z tej Wisły flisaków z Ulanowa, którzy robią spływ wielki Flis Królewski. Staramy się również podejmować tutaj spływy kajakowe międzynarodowe, które tutaj na tej łące mogą rozbić namioty. Mamy wybudowane tutaj grille oraz postawione ławki i no, sytuacja jest teraz zupełnie inna niż normalnie, no, do tej normalności jeszcze nam trochę brakuje, do normalnego poruszania się. Natomiast jest to miejsce, które powoli zaczyna tętnić życiem. Ludzie, którzy tutaj przejeżdżają rowerami chociażby, mają możliwość nie tylko odpoczynku, ale poznania pięknych tych okoliczności przyrody, które są tu we Fordonie. Zauważcie, odeszliśmy zaledwie 200-300 metrów od ulicy Bydgoskiej. Jesteśmy już w zupełnie innym świecie. To zapraszam jeszcze właśnie, żeby pokazać Państwu dawną komorę celną i parę rzeczy powiedzieć o więzieniu, które przez wielu ludzi oceniane jest jako niepotrzebne w tym miejscu. Zapomina się, że więźniowie, którzy tutaj osadzeni, którzy tutaj odbywają swoje wyroki, no, partycypują w działania społeczne chociażby, a z drugiej strony jest to miejsce, zakład karny, związany z miastem od prawie 170 lat. Jest to miejsce pracy dla wielu pracowników właśnie więzienia. Sama komora celna jest bardzo ciekawej architektury. Tutaj mamy przejście, proszę, zapraszam. W tej chwili jest to jeszcze taki teren bardzo półdziki, ale z czasem to tutaj będzie przeprowadzona rewitalizacja i tak, tutaj jest ścieżka, dzięki której będziemy mogli rzut oka zrobić na więzienie, zakład karny w Fordonie. Tutaj jest działalność oczywiście gospodarcza, wydobywa się piasek z na Wisły, stąd te barki, które są tutaj zacumowane oraz takie obiekty pomagazynowe, które troszeczkę ten teren tutaj szpecą, ale wszystko jest rzeczą, że tak powiem, przyszłościową, aby to się w końcu zmieniło. Cześć, witam. Zapraszam w zupełnie inny świat, można powiedzieć. Tereny, które ciągną się na północ od Fordonu, naprawdę zachęcają mi do wycieczek rowerowych i do spacerów, ponieważ za chwilę za Fordonem jest zbudowany wał przeciwpowodziowy. On pochodzi z lat 80. wieku XIX i tym wałem można oczywiście sobie podejść, zrobić spacer, ale też poobserwować ptaki, poobserwować zwierzęta, których tutaj nie brakuje. Zresztą teraz Państwo widzą zakład karny, tak zwany zamek, czyli główny obiekt, który był komorą celną wzniesioną w latach 80. wieku XVIII. Jako że w tym czasie ta część Polski weszła w skład Prus po pierwszym rozbiorze, ta komora przestała pełnić rolę, jaką jej wyznaczono. Została wydzierżawiona jako magazyn. Niestety właściciel splajtował, magazyn został opuszczony. To jest bardzo duży obiekt, największy wówczas we Fordonie. No i w 1853 roku postanowiono
zmienić go w zakład poprawczy dla dziewcząt. On nie był otoczony wówczas murem, był tylko zamykany. W latach 80. i 90. powstało tutaj więzienie karne dla kobiet. Powstały nowe obiekty, ten po prawej, a po lewej stronie późniejsze warsztaty wybudowane w latach 60. Wcześniej były to baraki, ponieważ więźniarki, które odbywały tutaj swoje wyroki, miały pracować. No więc kały, kilimy, dywany, była świniarnia, była sekcja budowlana, była sekcja stolarska. Te dziewczyny sobie musiały same zapracować na to, żeby jakoś tutaj w tym więzieniu żyć. Więzienie miało być samowystarczalne i w okresie międzywojennym takie było. W czasie okupacji tutaj były przetrzymywane Polki i Żydówki, Polki, które walczyły w podziemiu niepodległościowym. Wszystkie więźniarki stąd trafiały praktycznie do obozu w Oświęcimiu, więc szanse, żeby ten wyrok w jakikolwiek sposób skrócić, były nikłe. Po 1945 roku więzienie było ciężkim więzieniem dla kobiet, które były członkiniami podziemia niepodległościowego. Warunki bytowe oraz dosyć agresywna załoga sprawiała, że naprawdę odbywanie wyroku tutaj w tym zakładzie karnym należało do ciężkich przeżyć. Większość to były młode dziewczyny skazywane na bardzo wysokie wyroki. Zakład karny dla mężczyzn, dla recydywistów. Jak Państwo widzą, w pięknych okolicznościach przyrody, no jest to obiekt zabytkowy. Może kiedyś w przyszłości będzie normalnym hotelem i będzie jeszcze większą ozdobą miasta. Z tej strony też widać właśnie kościół świętego Jana, wieżę kościoła świętego Mikołaja i kawałeczek dalej synagogę. Jedno miasto, trzy kultury, jedno miasto, trzy nacje, trzy religie, trzy drogi. W tej chwili mieszkają tutaj wyłącznie Polacy. Oczywiście mamy tutaj też ludzi z innych części Europy i świata, ale takich mniejszości narodowych, jak były wówczas, do 1945 roku, tak faktycznie już w tej chwili nie ma. Zostały po nich tylko budynki i świątynie. Chciałem podziękować Państwu za udział w tej krótkiej wycieczce. Mam nadzieję, że zachęciłem Państwa chociaż w małej części do tego, żeby Państwo przyjęli nasze zaproszenia od Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu, tudzież organizacji z nami współpracującymi, do wycieczek dłuższych, ponieważ pół godziny miało Was tylko zachęcić do tego, żebyście docenili, że Fordon jest perełką w koronie Bydgoszczy, że jest dawnym, pięknym miastem, pięknie położonym, z arcyciekawą historią, której no, nie jestem w stanie przekazać w ciągu kilkunastu minut. Przeciętna wycieczka trwa u nas od 2 do 3 godzin. Mamy również w planach zrobienie nocnego zwiedzania Fordonu, które również cieszyło się zawsze dużą popularnością. Zapraszam, Damian Rączka, Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu.